Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Mariusz Getka. Myślę, że większość z Was mnie zna, choć nie wszyscy kojarzą mnie z marką Savvish Gear. Dlaczego akurat ta marka oferuje wędkarzom morskim całe spektrum przynęt gumowych, przynęt dedykowanych do łowienia w morzu, a ponieważ ja uwielbiam eksperymentować, więc postanowiłem Wam też kilka tajników przedstawić. Z uwagi na dużą ilość zapytań, drugie nasze spotkanie chciałbym poświęcić prowadzeniu przynęt morskich. Jak prowadzić przynętę gumową? To jest pytanie, które chyba najczęściej pada z Waszych ust. Cóż, czasy, kiedy szarpaliśmy, kiedy wykonywaliśmy nienaturalne ruchy, odeszły do lamusa. Przynęta powinna imitować pokarm drapieżnika. Każdą przynętę prowadzimy spokojnie, bez żadnych gwałtownych szarpnięć. Oczywiście nadajemy im ruchy, natomiast to nie może być podrywanie, wyrywanie praktycznie przynęty z dna morskiego kilka metrów w górę. Jest to po prostu głupota, tak się nie powinno robić i przede wszystkim jest to nieskuteczne. Jedna podstawowa zasada, od której nie ma odstępstwa żadnego. Przez cały czas wędkując musimy mieć kontakt z przynętą. Utarło się przede wszystkim chyba w Polsce, że dorsz jak bierze, zawsze go zatniemy. To jest bzdura. Dorsza brania tej ryby potrafią być bardzo delikatne. Potrafią to być delikatne przygięcia szczytówki, nawet takie milimetrowe, dwumilimetrowe. Jeżeli nie skwitujemy tego natychmiastowym zacięciem, nie mamy szans na to, żeby tą rybę wyholować. Tak więc cały czas kontakt z przynętą, spokojna praca. A jak się zachowuje chora ryba? Ona przede wszystkim nie skacze. Nie skacze po kilka metrów w górę. Opukujmy dno, łówmy delikatnie, nie szarpmy, nie starajmy się jej podhaczyć. Wyobraźmy sobie to, jak się zachowują właśnie chore ryby. Lepiej podciągnąć przynętę delikatnie 5 razy, niż gwałtownie szarpnąć raz. Nie ma w tym przyjemności, nie ma w tym finezji. Jeżeli nauczymy się kontrolować opad, 95% prań właściwie jest na opadzie, więc kontrolujmy zestaw, utrzymujmy cały czas napiętą plecionkę. Nie wyobrażam sobie łowienia teraz w morzu na żyłce. Utrzymujmy napiętą plecionkę, obserwujmy szczytówkę wędziska, nowoczesne wędziska, których używamy teraz. Doskonale przenoszą brania, nawet najdelikatniejsze jesteśmy w stanie wyczuć. Także skupmy się na tym, starajmy się pławiać dorsze tak, jak pławia się okonie, jak pławia się sandacze, jak pławia się wszystkie inne ryby drapieżne. Wiemy doskonale, że potrafią być agresywne, ale takich dni, kiedy one żerują jak w amoku, jest coraz mniej, jest ich właściwie niewiele. Jeżeli nauczymy się kontrolować zestaw, wtedy tnijmy przy każdym nienaturalnym zachowaniu przynęty. Cóż, najwyżej będziemy mieli puste zacięcie, albo właściwie będziemy zacinać, kiedy nie było brania. Natomiast lepiej robić tak, niż marnować kolejne szanse na spotkanie z rekordowymi wątuszami. Pamiętacie czasy, kiedy sprzęt do łowienia w morzu wędziska przypominały kije od szczotki, a koło wrotkami można było przybijać gwoździe? Ja je pamiętam, myślę, że wy też. Wszystko ewoluuje, teraz wygląda to zupełnie inaczej. Używamy delikatnych wędek. Ja preferuję wędki długie, to jest kij akurat, który ma ponad 3 metry długości i ja krótszych nie używam, natomiast oczywiście, jeżeli Wam leżą w ręce krótsze, nikogo za to negować nie będę. Wędka czuła, wędka delikatna, wędka subtelna i przede wszystkim lekka. Kołowrotek, bałtyckie warunki, wielkość 4000 w zupełności wystarcza. Ja mam na tym kołowrotku nawinięte 300 metrów plecionki 0,15, wyciągnę tutaj praktycznie każdą rybę. Oczywiście wyjątkiem jest tutaj łowienie na wrakach, ale to robimy bardzo rzadko. Cały zestaw waży niespełna pół kilograma. Myślę, że wędkowanie takim sprzętem przyniesie Wam ogrom satysfakcji. Wyczujecie każde branie, nie będziecie zmęczeni, czyli będziemy wypoczywać, a to jest przecież kwintesencja naszej wspaniałej pasji.